Powiat legionowski aktywnie włącza się w działania przeciwsmogowe. Poza działaniami proedukacyjnymi dzisiaj rozbudowujemy system monitoringu powietrza w powiecie legionowskim. Pojawi się łącznie 40 czujników. W dniu dzisiejszym 5 przekazaliśmy gminie Jabłonna. Kolejne 20 trafią do poszczególnych gmin powiatu legionowskiego. Będą pracowały w jednym systemie Erli, który będzie można podglądać na aplikacji oraz na stronie internetowej. Dzięki temu mieszkańcy powiatu legionowskiego online w każdej chwili mogą sprawdzić, jaka jest jakość powietrza w powiecie legionowskim, jakie jest stężenie poszczególnych frakcji pyłów. W Jabłonni dzisiaj jest tak. Cieszę się niezmiernie, że te czujniki, które zostały zainstalowane w gminie Jabłonna, były 3, a teraz wspólnie z powiatem i dzięki powiatowi legionowskiemu rozszerzamy ten zakres o dodatkowe 5 czujników na terenie gminy Jabłonna, które pokażą radykalnie mieszkańcom, gdzie, w jakim terenie to zanieczyszczenie środowiska jest większe czy mniejsze, które dni poświęcać na spacery, a które dni lepiej zostać w domu. Powiat legionowski dysponuje środkami przeznaczonymi na ochronę środowiska. Tym razem przeznaczyliśmy je na zakup czujników. Każdy z nich kosztował 2000 zł. Jest ich 25, łatwo policzyć, 50 000 zł tym razem.